Cześć, witajcie w kolejnym vlogu Góry Wolności, moi drodzy. Tym razem udajemy się w Góry Izerskie na szybką wędrówkę na wysoki kamień, dlatego że po całym dniu pracy musiałem gdzieś pojechać i stwierdziłem, że pędę na zachód słońca i wschód słońca w miejsce, gdzie szybko będę mógł wrócić jutro do pracy, więc zobaczcie, jak pięknie tutaj szlak przebiega. A naszą wędrówkę zaczynamy oczywiście z wielkiego zakrętu i to nie jest pomyłka, dlatego że przed 45 rokiem ten zakręt nazywał się Wielki. Zakręt śmieci nazwano go dopiero po 45 roku, jak wiele samochodów chcąc nie chcąc wypadał z tego zakrętu i ludzie ginęli. Najciekawsze jest to, że ten obiekt został zbudowany jako obiekt militarny. W 1935 roku postanowiono, że trzeba coś zrobić, żeby utrudnić wrogim wojskom dojście do Szklajskiej Poręby. Dlatego stworzono pewien zakręt, a w nim umieszczono ładunki wybuchowe, by w każdej chwili można było ten zakręt wyburzyć i w tym momencie wojska miałyby utrudnione dojście do Szklajskiej Poręby. Ale już więcej nie mówię, zobaczcie tutaj, jak idzie ten szlak na wysoki kamień. Dość tych ciekawostek i widzimy się już prawie po zachodzie słońca. Dotarliśmy na wysoki kamień, jest słynna wieża, przepiękna panorama Karkonoszy. Chodźmy teraz zjeść jakąś kolacyjkę, potem zobaczymy jeszcze, może już nie promienie, ale ostatnie kolory nieba, więc zjemy teraz sobie coś dobrego. Taki ze mnie turysta, że musi być mielonka turystyczna. No, muszę przyznać, że jednak ten szlak tutaj nie jest zbytnio urokliwy, cały czas idzie się lasem, ale za to jak się tu wychodzi i widzi się tę panoramę, to jest coś niesamowitego. I to jest fajne właśnie w górach, że ten trud, który człowiek pokonuje idąc tym szlakiem, potem ma wynagrodzone. Ja dojadam sobie tutaj kanapeczkę i powoli idę spać, ale to chodźcie ze mną i widzimy się o wschodzie słońca. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie o poranku. Za niedługo będzie wschód słońca, ja sobie teraz zrobię coś dobrego. A co może być lepszego na śniadanie niż jajecznica na masełku? Więc ja zrobię sobie jedzonko, a wy popatrzcie, jak tutaj powoli słońce wychodzi za horyzontu. Niestety słonko robi nas trochę w konia, miało wyjść już z jakieś 10-15 minut temu, a póki co jest cały czas gdzieś tam za chmurami, a my tutaj robimy sobie cały czas jajeczniczkę. O, już prawie jest. Więc niestety, ale timelapse'ów nie będzie ze wschodu słońca, bo powoli już mi bateria siada, więc żebyście jeszcze mogli mnie lepiej zobaczyć i później tą całą panoramę, którą tu mamy wokół Karkonoszy. I doczekaliśmy się, jest przepiękny wschód słońca. Prawda, dla takiej chwili warto żyć. Sami zobaczcie. Pięknie. Przepiękne Karkonosze. Dla takich chwil naprawdę warto wstawać wcześniej, a czasami nawet nie spać. Dobrze, a ja teraz idę zjeść tą jajecznicę, którą zrobiłem. Ja już ją zrobiłem, ale chyba już będzie zimna. Prawda? Bo chciałem wam pokazać, jak słońce wyszło za chmur. Więc chodźmy i zjedzmy to, co przyrządziłem. Thank you.
tak jak myślałem, niestety, ale aparat się rozładował, więc więcej kadrów już nie nakręcę. Dzięki za oglądanie tego krótkiego vloga. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo jeszcze tego nie skleiłem, ale życzę wam miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!